sponsorem telewizji klubowej jest Solar Developer. Okay, Zafran, so how is it about you and the rain? Do you like the tracks after the rain, or do you prefer those, you know, safe tracks? Yeah, I prefer the normal tracks, but I have a little bit of history when we are against Zlonogora and the rain, and I seem to have good meetings every time, so I don't mind it. So, how was the track from your point of view today after, you know, this huge rain? Yeah, you know, it wasn't perfect, but, you know, well done to the club for getting tonight's meeting on. You know, it was very difficult, and, you know, I think we're all just happy to race because it was going to be difficult to reschedule it, and, you know, the track was quite good. We had some good racing tonight, and it was quite fun, you know, pretty challenging, so I enjoyed it. So you must be pretty sad that Olubas is out of the playoffs because you always score good against them. Yeah, you know, and I like the track also. It's good fun, but I like the tracks we are going for the playoffs also. So you know, I'm just happy we've made the playoffs and we're top of the league, and I'm looking forward to what's to come. Patryk, dzisiaj trudne warunki na torze, ale ty chyba jesteś zadowolony ze swojego występu. Trudne, może tak wyglądało, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich, że tak powiem, szybkich decyzji torowych, gdzie tor teoretycznie został zrobiony w 1,5 godziny, a w regulaminie chyba jest tam do 4 godzin przed, więc na pewno inaczej ten tor mógł się zachowywać, jak byłby normalnie przygotowany. Jednak było widać, że po tym deszczu ten tor przyjął wody i tak naprawdę było ok. Trochę męcząco, ale dało się jechać. Wiadomo, ten tor gdzieś się tam rozkleił, bo widać, parę razy nas tam pociągało z wyjścia z łuku, ale to normalne przy takim, że tak powiem, świeżym, ułożonym torze. Jednak myślę, że kondycja toru była dobra w tych zawodach i można jechać po deszczu tutaj śmiało. Czyli dużych opadów te zawody nie były jakoś popatrzone wynik przez te warunki torowe. No, patrząc na tabelę, gdzie się znajduje Wrocław, a gdzie my, to ten wynik uważam, że z naszej strony nie był najgorszy. Wiadomo, można byłoby parę biegów więcej wygrać, gdzie ja chyba zostałem też minięty 2 razy. Więc ciężko może było się ścigać na tym torze, bo tych ścieżek jest tak dużo, że jednak wrocławianie jeżdżąc u siebie lepiej czytają ten tor i czasami tu mam wrażenie, jest lepiej gonić niż uciekać. I przez to gdzieś tam mówię, byłem gdzieś minięty, ale ogólnie zawody chyba były ok, cało zdrowo, wszyscy ukończyli, więc idziemy dalej. Niektórzy kończą sobie. Warunki były dzisiaj trudne, ale ty chyba jesteś zadowolony ze swojego występu. Czy zadowoleni jesteśmy, oczywiście, fajny mecz, fajnie, że udało się go rozegrać. Mam lekki niedosyt. Gdzieś tam czuję, że mogło być troszkę lepiej, ale jest jak jest. Ale powalczyłeś dzisiaj na przykład chwilę z Patrykiem Dudkiem, także chyba pasowały ci takie warunki. Dopasowanie jeszcze motocykla zabrakło troszkę. Tam gdzieś z wyjścia chłopaki poszli, dostali prędkości, ja gdzieś tam troszkę w miejscu zostałem. Ale nie było źle, bo gdzieś tam jechałem w kontakcie, więc na plus.